Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Kuriera Żorskiego w poniedziałek, 16 maja. Żory kochają jazz. To nie tylko tytuł programu telewizyjnego, ale najprawdziwsza prawda, którą po raz kolejny udowodniono w czasie 6 już Easy Jazz Festiwalu. Przez 3 dni przez nasze miasto przewinęły się jazzowe sławy. W piątek scena na Starówce gościła zespół Jankel Band z Łodzi. Zespół wykonujący muzykę z pogranicza jazzu i muzyki etnicznej, inspirowanej wieloma kulturami. Grupa istnieje od 11 lat, a ich płyty są bardzo wysoko oceniane przez branżowych krytyków. Następnie w towarzystwie znakomitych polskich muzyków zaprezentowała się urocza Ewa Buchman, zwyciężczyni zeszłorocznego Voice Singers, która zachwyciła nie tylko urokiem osobistym i kilkoma słowami po polsku, ale przede wszystkim głosem i umiejętnościami. W sobotę z kolei usłyszeliśmy Ilonę Damięcką z zespołem oraz Jean-Paula Borelli także z zespołem. Niedziela to występ puzonisty Samuela Blasera oraz Żorskiej Orkiestry Rozrywkowej Izy Zając i Lotara Dziwokiego. Festiwalowi towarzyszył drugi przegląd plakatu jazzowego, a dla miłośników gatunku były jeszcze jam session w żorskich klubach. Pamiętają o powstańcach śląskich. Obchody 90. rocznicy III Powstania Śląskiego odbyły się w gimnazjum nr 2 przy ulicy Księdza Klimka. W kameralnym spotkaniu uczestniczyli goście, historycy i pracownicy Muzeum Miejskiego oraz grupa gimnazjalistów. W ten sposób uczczono pamięć powstańców, a symbolem tej pamięci była lipa zasadzona na skwerze przy szkole. Gimnazjum nr 2 od roku nosi imię Wojciecha Korfantego, dyktatora Powstania Śląskiego. Goście i wy... Szanowna droga młodzieży, patron, który za mną jest, waszego gimnazjum, zobowiązuje was i wy to zobowiązanie wypełniacie na każdym kroku. To, że dzisiaj przystępujecie do projektu Drzewo Wolności, to też jest wypełnianie tego zobowiązania, za które serdecznie wam dziękuję. Cóż to jest to Drzewo Wolności? Może wielu z was już wie, ale ja przypomnę. Tak jak przed chwileczką powiedziała wasza koleżanka, wymieniając nazwisko, zginęło z terenu Żor, ale nie tylko Żor, wielu naszych rodaków, którzy dążyli o przyłączenie Górnego Śląska do Polski. To w latach, kiedy odzyskaliśmy tutaj na Górnym Śląsku wolność, Ślązacy, chcąc upamiętnić i podziękować im za ten czyn, sadzili drzewa. Wtedy to były lipy. Dzisiaj tak samo, tak 90 prawie lat temu posadzimy drzewo upamiętniające to, co się wydarzyło 90 lat, dla uczczenia i upamiętnienia ich działań. Będziecie chcieli się zapoznać. Panie dyrektorze, wręczam uchwałę i pamiątkową wydawnictwo. Yeah.
Szanowna młodzieży, często się słyszy od młodych ludzi, mamy tyle tych świąt, najczęściej są to święta smutne, związane z jakimiś tragicznymi zdarzeniami w naszej historii, ale jak widzicie, mamy również wiele świąt związanych z takimi radosnymi momentami w naszej historii. Między innymi jest to trzecie powstanie śląskie. Jak pewnie wiecie dobrze, było sukcesem zarówno militarnym, jak i politycznym. Wprawdzie nie udało się przyłączyć całego Śląska do Polski, jednakże to, co w wyniku trzeciego powstania śląskiego się udało, było to wielkim sukcesem Ślązaków i przede wszystkim całej Polski. Druga Rzeczpospolita bez Górnego Śląska byłaby innym krajem. I nawiązujecie do tradycji Wojciecha Korfantego, ale nawiązujecie również do tradycji waszej poprzedniczki, Szkoły Podstawowej nr 2, która miała imienia Powstańców Śląskich. Musicie pamiętać, że Wojciech Korfanty jest połączeniem sukcesów w naszej historii. Pamiętajcie, że w XX wieku mieliśmy dwa wygrane powstania, przynajmniej dwa wygrane powstania. Trzecie powstanie śląskie oraz powstanie wielkopolskie w 1918 roku. I w obydwóch powstaniach ważną, bardzo ważną rolę odgrywał Wojciech Korfanty. Był członkiem Naczelnej Rady Ludowej w powstaniu wielkopolskim i był dyktatorem trzeciego powstania. Także cieszmy się, bo nie musimy tylko obchodzić smutnych rocznic, ale również te, które są związane z naszymi sukcesami naszego kraju, co jest nam bardzo potrzebne, żebyście jako młodzież patrzyli na nasz kraj w sposób pozytywny, żebyście odnosili sukcesy w życiu prywatnym, zawodowym, bo wtedy będzie takie sukcesy odnosił nasz kraj. W tym momencie w Unii Europejskiej to jest dla nas najważniejsze. Optymistyczna młodzież, która będzie rozwijała nasz kraj. Dziękuję bardzo. Ochotnicza Straż Pożarna to nieodzowna pomoc dla Straży Zawodowej we wszelkich akcjach ratowniczych. Żorska OSP obchodzi w tym roku 130 lat swojego istnienia. Z okazji imponującego jubileuszu żorscy ochotnicy oraz zawodowcy świętowali już 11 maja na rynku, kiedy to wręczono odznaczenia i podziękowano im za trud służby na rzecz miasta. Druga część obchodów odbyła się na Żorskiej Strzelnicy, kiedy to w swobodniejszej, piknikowej atmosferze strażacy bawili się na sportowo. Dzisiaj podsumujemy całą tą imprezę, która była na rynku, czyli apel z okazji 130-lecia powstania OSP Żory. Myślę, że tutaj spotkamy się taką już kameralnie i również odbędzie się memoriał imienia Romana Przelioża, czyli byłego prezesa. No i myślę, że będzie to fajna impreza. Piotra Łuszczyńskiego. Marku, wręczam te 35 lat. Prośba o dalsze, zawsze z uśmiechem. Gratuluję. 35 lat, poważny wiek. Tobie również 15 lat. Dziękuję za pracę. Prosimy o jeszcze. Ciebie 10 lat, gratuluję, trzymać i tak dalej. Również serdecznie witam. Cieszę się, że mam przyjemność z Państwem dzisiaj spędzić to popołudnie. Mam nadzieję również zahaczymy o kawałek wieczoru. Życzę wszystkim celnego oka, reprezentacją ochotniczych straży pożarnych. My później z komendantem pozwolimy sobie też na jakieś 2-3 strzały, ale to już po niepunktowane, żeby wstydu nie było. Także wszystkiego dobrego i udanej zabawy, udanego spotkania. Dziękuję bardzo. Bez ochotników nie bylibyśmy tak dobrzy, tak silni, jak faktycznie jest. W Żorach jednostki o Ochotniczej Straży Pożarnej tworzą bardzo mocną formację. Szczególnie te jednostki, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Przy czym czynimy starania, aby w bieżącym roku również Ochotnicza Straż Pożarna w Żorach została wpisana do tegoż Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Myślę, że ta 130. rocznica, którą w tym roku obchodzimy, istnienia tej Ochotniczej Straży Pożarnej, będzie jeszcze bardziej uświetniona właśnie tym faktem,
że zostanie ta straż wprowadzona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Myślę, że zasługuje w pełni na to, żeby była pełnoprawnym członkiem tego krajowego systemu. W tym roku szczególnie życzyłbym kolejnych tak pięknych jubileuszów, aby ich strażnica jeszcze bardziej wypiękniała, aby pozyskiwali nowy sprzęt, aby strażacy pozyskiwali nowe umiejętności, bo wiem, że ludzie to jest bardzo ważny element, szczególnie w Ochotniczej Straży Pożarnej, także w Państwowej, ale ochotnicy bazują praktycznie na ludziach. Jeżeli nie ma w ludziach dobrej woli, to niewiele można zrobić na siłę. W związku z tym takich aktywnych członków Ochotniczej Straży Pożarnej tego życzę zarówno Ochotniczej Straży Pożarnej w Żorach, jak i wszystkim Ochotniczym Strażom Pożarnym w naszym powiecie żorskim. Swoją noc ma biblioteka, swoją noc mają także muzea. 14 maja aż do północy w swoich murach placówki te czekały na zwiedzających. Zaproponowano m.in. warsztaty plastyczne i taneczne dla dzieci i młodzieży, siedmiomilowe buty, regionalne tańce oraz magia afrykańskiej maski. Podczas części oficjalnej nastąpiła prezentacja działalności muzeum w ubiegłym roku, a także rozdano statuetki Przyjaciel Muzeum Miejskiego, po czym wysłuchano koncertu muzyki greckiej. Kolejnym punktem programu były prelekcje na temat wykopalisk przy ulicy Murarskiej, a także Amazonia, Zielone Piekło i Życie w Afryce Zachodniej. Do północy zaś wszyscy mogli zwiedzać muzealne ekspozycje. W ostatnią sobotę odbyła się u nas, tak, w całej Polsce i w wielu, wielu muzeach świata, Noc Muzeów. Jest to idea, którą zapoczątkowano w muzeach Paryża kilkanaście lat temu. Myśmy się do tego przyłączyli w tym momencie, jak powstało muzeum. Wtedy to nazywało się u nas Muzealna Majówka. Z czasem jednak ewoluowało w stronę tej ogólnopolskiej formy, czyli Noc w Muzeum. Muzeum było czynne do godziny 24 do północy. Wcześniej o godzinie 18 był konkurs, koncert etno-jazzu. Przed koncertem wręczono doroczne nagrody Przyjaciela Muzeum. Jest to statuetka, która jest wykonywana w Afryce metodą taką na wosk tracony. Najpierw robi się z wosku, potem robi się, oblepia to gliną, powstaje forma i taka forma zostaje zalana płynnym metalem. Powstaje w ten sposób jednorazowa figurka, rzeźba, statuetka, jakkolwiek by się nie nazwali. I te przywiezione z Burkiny Faso właśnie tutaj wręczamy. W ubiegłą sobotę wręczyliśmy dwóm osobom, właściwie osobie prywatnej i szkole. Zazwyczaj jest to ta szkoła, która najczęściej do nas przychodzi. W tym roku to była szkoła podstawowa numer 3. Indywidualną nagrodę natomiast dostał pan Lech Pietrzyk, który w minionym roku, czyli w 2010 roku, bardzo nam pomógł w czasie badań archeologicznych, które prowadziliśmy przy ulicy Murarskiej. Później mieliśmy wykład archeologów właśnie na temat tego, co znaleziono przy ulicy Murarskiej. A następnie był jeden wykład na temat Amazonii. Mieszkaniec Żor mówił nam na ten temat. I Dawid Dolo mówił o życiu w Afryce Zachodniej, w Mali. Sam jest Malijczykiem, Dogonem. Jego żona Iwona mieszka pod Poznaniem, więc przyjechał w tej chwili tutaj do żony. Mieszka w Poznaniu, pod Poznaniem. Na dożor przyjechał na spotkanie z młodzieżą w liceum i tutaj w czasie Nocy Muzeów. Dawid prowadzi zajęcie, te swoje lekcje po francusku lub po angielsku, w zależności od życzenia widowni. No i stwierdził, że w tym roku młodzież była wyjątkowo zainteresowana, wiele pytań mu zadawano, także świadczy to o dwóch rzeczach. Z jednej strony nasza młodzież dobrze mówi po angielsku, potrafi słuchać i potrafi zadawać pytania, a druga sprawa jest ciekawa świata, no i te dwie rzeczy należy chwalić. To już wszystko w tym wydaniu Kuriera Żorskiego. Dziękujemy za uwagę, a na kolejny program zapraszamy w czwartek, 19 maja. Do zobaczenia!